Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Jakieś 20 lat temu nasze klasy często jeździły razem na wycieczki i dzisiaj czujemy ten sentyment, bo już za chwilę wsiadamy do autokaru, gdzie będzie nasza grupa, ekipa, influencerów, słuchajcie. I to jest tak, jakbyśmy jechali na wycieczkę klasową, tylko nikogo nie znamy tak naprawdę. A my będziemy za taką parą na wycieczce. Także będziemy parą na wycieczce w obcej klasie. Tak, i będziemy zwiedzać. Ale wiesz, że koty tak naprawdę to siadają z tyłu autokaru, to musimy zająć tylne miejsce. Dobra. Chociaż są opiekunowie bardzo fajni, to nawet z opiekunem można usiąść, to nie jest żadna kara. Słuchaj, szlachta siedzi z tyłu. Dobra. Jak się nie spóźnimy, to może się uda. Jak się spóźnimy, to będziemy siedzieć gdziekolwiek. Przyjechaliśmy do Wrocławia i będziemy zwiedzać dzisiaj Dolny Śląsk. Drodzy Państwo, ponad godzinkę jechaliśmy, a teraz wysiedliśmy z naszego busa i ruszamy zwiedzać jakiś zamek. Mówię jakiś, bo już zapomniałem oczywiście nazwy. Pamiętasz nazwę? Grodno, zamek Grodno. Idziemy, patrzymy, jak będzie wyglądał w środku, może na zewnątrz, a może nie wiem. Na zgromadzeniu w ogóle taki pierwszy artykuł. Ale to nie jakby zachód. Drodzy Państwo, zwiedzamy sobie zamek. Tutaj ostatni krzyk mody. Średniowieczne klapki. Może nie są zbyt wygodne, ale dobrze przylegają do nogi. Tutaj takie samo krzesło. Bardzo wygodne. Jak już raz człowiek usiądzie, to już nie chce mu się wstawać. Tak, można tu siedzieć całe życie. Krótkie. A teraz zmierzamy do komnat, które są podobno jeszcze mroczniejsze. Także będzie fajnie, elegancko. Tak, tortura. Tortura wody. My mamy na co dzień. Przypalą was gdzie niegdzie, pokują waszą skórę, pokodstawiają, no i przyznacie się w końcu do wszystkiego, prawda? Nawet do tego, że rzuciliście te czary na krowę sąsiada i to dlatego krowa zdechła, a nie dlatego, że była na coś chora.
To jest najlepsze miejsce w całym zamku. Można się bachnąć na ziemi, a na suficie wyświetla się film. Znaczy jeszcze się nie wyświetla, ale będzie się wyświetlał. Tym przełożymy sobie na kanapach i jest pięknie. Jesteście teraz bardzo wysoko i mocno wieje, także zarzućcie na siebie jakieś kocyki i pokażemy wam widok z wieży widokowej z zamku Grodno. I wy macie lepiej, bo wam nie wieje, tylko nam wieje, a wy macie widoczek. Ale no, świeci słonko. I jesteśmy teraz na wieży widokowej. Tutaj zobaczcie, cały zamek widać. No nie, może nie cały, ale widać z góry. I przepiękny widoczek. No tereny są naprawdę piękne, zielone. Nie, no jest pięknie, chociaż w to mi uwierzcie, bo widzicie. W zamku wpadliśmy na lunch do browaru Jedlinka. Będziemy też degustować piwa, które są tutaj wytwarzane i czegoś się zaraz o nim dowiemy. Przed chwilą byliśmy na wykładzie o piwach, a teraz przechodzimy do części degustacyjnej. Jesteśmy w barze Jedlinka, w browarze Jedlinka, przepraszam, także zaraz będziemy testować browary. Pierwszy test. Czerwony Baron to jest. Zobacz, masz podpisane. Gdzie są podpisane? Ja mam Krosno, ale to chyba ze szklanki. Gdzie masz? A tu! To, o! O. Przykleiło mi się! A teraz idziemy zwiedzać pałac Jedlinka, który jest również pięknie okazały i zaraz zobaczycie, jak wygląda od środka. Staramy się nie dotykać eksponatów, bo jesteśmy muzeum, a w muzeum eksponatów się nie dotyka, więc tego nie robimy, chyba że przewodnik w tym przypadku ja powie inaczej. Nie, bo Państwo się boją w tej chwili. Bo Pana sobie straszy tymi zasadami. A co tam wypadły? Którą? Bardzo ważne. Pytanie na koniec. Po przyjeździe do Jedlinki zostaliśmy najpierw ugoszczeni w karczmie, a teraz zwiedziliśmy sobie pałac o tej browarze, samej nazwie. Drodzy Państwo, w browarze Jedlinka. Tak jest. Będziemy pedrować, będziemy bawić się w górników i jak się mówi, pani górnik czy górniczki? Rafał zrobił sobie drzemkę, ja też chciałam sobie dodać trochę energii, więc wskoczyłam pod prysznic tylko po to, żeby zaraz cała się ubrudzić, bo myślicie sobie pewnie, że influencerzy dostają to wszystko za darmo, a prawda jest taka, że nas zaganiają do roboty w kopalni, także zaraz sami się przekonacie, zobaczycie, co nas tutaj czeka. Także jeszcze szybka kawa i do roboty. We'll be right back.
do kopalni. Będą lody. Będzie kopanie. Pierwsza zmiana dostawała swój numerek na takiej okrągłej blaszce, druga zmiana miała kwadratowe blaszki, trzecia zmiana miała trójkątne takie blaszki. I tę blaszkę wchodząc się krzyczało tej dziewczynie, jaki się ma numer, ona podawała, wpinaliśmy sobie agrafkę do ciuchów albo do tych pozostałych kluczyków i w czasie pracy trzeba tą blaszkę cały czas zasobować. Kłódki wiszą tylko tak, nie są zaciśnięte. W każdej szafce jest właśnie taki kombinezonik, jest właśnie takie to pudełko. Tak. Jest mój zestaw. Wow. Jak będziecie się może cicho ubierać, to ja mogę nawijać. A wtedy to wyglądało tak jak na tych fotografiach. Czyli były przyśrubowane rzędy ławek do posadzki. Musiały być przyśrubowane, bo inaczej to chciało być po prostu roku. Jesteśmy gotowi, drodzy Państwo, górnicy gotowi do pracy, także ruszamy, czeka nas cała wachta, nie wiem jak to się nazywa po górniczemu do końca, ale idziemy do roboty po prostu, do kopalni, hej ho, dobra, co by się szło. I mamy latareczki na czole i takie fajne aparaty ucieczkowe, pomarańczowe, ciężkie. Ała! Zostałem z kopalni. Jesteś w kopalni. Dobra, chodźmy do tego naszego podziemnego pewnika. I tu dawniej górnicy wieszali ubrania na takich hakach u góry, na suficie. Grażyna, jesteś chodzącą pochodnią. Prawda, tak się pojawiamy z piłkami. Ziomki atakują. Nazywamy po prawej stronie, to jest warsztat mechaniczny, kuźnia. Wchodzimy w podziemia. Zobaczymy, już jest odczuwalny chłód. Także idziemy. Momentalnie jest o wiele zimniej. W tej szafce jest wiertara, która się nazywa Holman, albo inaczej WUP-22. No i do wiercenia węglu jest inna troszeczkę wiertarka, znacznie lżejsza, dlatego że węgiel się łatwo urabia, czyli jest kruchy, więc wiertło to taki stalowy pręt ze zwojem spiralnym, końcówka już nie koronka, a tak zwany raczek. Ja się zawsze zastanawiałem, co znaczy MPS, nie? Młotek pneumatyczny suwakowy czy co? Ale się okazało, że to znaczy młotek pneumatyczny suchy. No to można było sobie taką lampę przynieść, a poza tym bardzo dobre światło, łatwo ją przenieść, powiesić gdzie się chce. Trochę w trakcie pracy piszczy. Te dzisiejsze aparaty ucieczkowe są trochę mniejsze i lżejsze. Zasada działania jest bardzo podobna. W środku jest mała butla z tlenem, półkilowa, puszka pochłaniacza, ceratowy worek, manometr za worek, gumowy wąż zakończony ustnikiem i jest jeszcze tam taka zatyczka na nos. Było taką welę na koniec chodnika. No i się niektórzy zastanawiali, co to jest. Dawaj, Ada. Ada kupię węgiel. Trzeba sobie zapracować na ucztę. O, elegancko. Elegancko. Dawaj, Dziocha, sipę jeszcze jedną. Elegancko. Widzisz coś? Kopał, rąbał, wybierał węgiel, kruszył tą skałę, jego pomocnik ładował to do skrzyni, no i tak zwany ciągacz za to wniósł i pomnął do szybu. Namiot z koniem u rolnika czy u drwala, to miał naprawdę spokojne życie. I temu koniowi, dobrze mówię po polsku? Koniu? Koniowi? Temu panu koniu? Temu koniu? Temu zwierzęciu? Temu oczku? Przywozili czyste siano, owies, wodę do picia. No i z tym sianem, i z tym zbożem na dół zjechały co? Myszy i szczury. I one już potem zostały. One są jednak takim biologicznym wskaźnikiem, czy nie jest tutaj coś niebezpiecznego. Mamy tu jeszcze fotografię takiej innego rodzaju lokomotywki. Na placu taka nie stoi. To były lokomotywki trakcyjne. One nie mają ani wybieraka. O, właśnie. I jak nie zapobiegniemy temu nagrzewaniu, to on doprowadzi się do samozapłonu. Żeby nie zdejmować maski, jak mu szybka zaparuje, to ma taką specjalną wycieraczkę. Boże! No i dotarliśmy do wyjścia. O Jezus, co jak padłem.
No dobra, dotarliśmy do wyjścia, mam... przeżyłem. Tam, 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 jesteśmy na zewnątrz. Elegancko. Żyjesz, Grażyna? No to elegancko. Oh. Tabaka wciągnięta. A teraz idziemy na biesiadę górniczą. Będzie orkiestra, będzie zabawa, będzie głośno i radośnie i będzie alkohol i jedzenie. Na kolację. To były te nasze warsztaty, kuźnia, fajna rzecz. To były maszyny jeszcze przedwojenne i niektóre pamiętają czasy, kiedy były tutaj napędy parowe. No, tak to można być. No i śpiewnik jest elegancki. Tak, żeby ludzie były, tu jeden. Pan Sztygar, piwo ze starej kopalni w Obrzychu. Ale w tradycji górniczej zachowało się karczmy piwnej cały rybarski. Bawiliśmy się wesoło. W każdej karczmie piwnej było wysoko nieomylne w sprawach piwnych prezydium, które prowadziło całą imprezę, a we przyjmowaniu odbywania dostawa do domu własne piwę. Picie gorzale na karczmie absolutnie zakazane, tylko piwo. Tylko zupka. Uwaga, uwaga, uwaga. Wszystkiego dobrego! Zdrowie! Wszyscy do kufli, a nie tam butelki. I zapraszam wszystkich do miłego śpiewania Wilcze skarby pod ziemią. Oko umyja ziemią. Nasza pamięta ratownicza dziedzinia. Co za dzień! Właśnie wyszliśmy z biesiady i mamy ten luksus, że nocujemy w tym samym miejscu. Zombie. Ale tu jeszcze wszystko widać pięknie, wow! Bardzo, bardzo mi się podobało zwiedzanie kopalni. Super, ja taki klimat, że my też super mogliśmy się wcielić w rolę i mieliśmy zadania do cały wykonania. Dzień był w ogóle świetny. Tak, naprawdę organizacja level master. No i cóż, zbieramy moce, wkraczamy w ciemności i lecimy spać. Bo jutro od rana znowu cały dzień zwiedzania. Tak, i plany są rewelacyjne i przypominam, że my jesteśmy w ogóle przed konferencją. Konferencja to będzie dopiero w weekend, także teraz jak korzystamy z wyjazdu. No i cóż, mało snu, dużo wrażeń, także tam poszliśmy na około chyba niepotrzebnie. Także dobranoc, widzimy się jutro. Dziękuję pięknie za oglądanie. Zapraszamy do subskrybowania, kliknijcie znaczka, zostawiamy łapki w górę i jak zawsze do zobaczenia jutro.